Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gram speedruna. Odpaliłem odcinek dopiero wtedy, gdy znalazłem przeciwnika, dlatego że bardzo długo musiałem czekać na szukanie przeciwnika. Idzie na razie dobrze. Słuchajcie, 2349 z rankingu 400 zaczynałem, więc całkiem sympatycznie. Gość, chyba już z nim grałem w poprzednim, 2414, więc no, ranking solidny, fajnie. Fajnie, można sobie pograć, można potrenować. No, tutaj lecimy z posunięciem G3. No więc będę komentował, opowiadał co i jak i będziemy tutaj ćwiczyć. Póki co mamy taką takiego trochę Niemcowicza. No właśnie, tutaj będzie E5 planowane. No, roszadę trzeba zrobić. Jak E5 to pewnie jakiś tam skoczek. No tutaj skoczka wyprowadzić trzeba, pewnie E5 i tutaj, chociaż znowu za szybko zagrałem, może trzeba było tak, a to bez znaczenia, skoczek by uciekł. No właśnie, widzimy, że tutaj przeciwnik pozwala nawet na posunięcie D5, ale bicie to będzie ok. A teraz zagramy, no zagramy, bo jak tutaj to co, zbijam? No to jest posunięcie normalne, po prostu atakujemy centrum. Zastanawiam się nad tym ruchem. Ale wydaje mi się, że skoczkę zostawię. O, może jednak tutaj, bo chodzi o to, że jak on zbije. Nie, zostawiam skoczkę, żeby skoczek pilnował tutaj, żeby nie było jakiś tam wstępem wjazdu w wieży. No więc biję pionkiem, skoczek pewnie E5 i prawdopodobnie zagram tak, żeby mieć skoczka w centrum, żeby za dużo nie wymieniać. Jeżeli skoczek C4 znajdzie placówkę, to hetman C2, potem B3 i wszystko działa. Tu pewnie można E3 spokojnie zagrać, ale w następnym ruchu będę... Co? Co to za ruch? Okej, no zbić to raczej muszę, żeby otworzyć pozycję. On tak będzie kombinował. Sprawa jest prosta. Trzeba najeżdżać na te pionki. Plan jest prosty. Trzeba najeżdżać na te pionki wieżami. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Wszystkie figury patrzą na to, chociaż F4, ale nie, to takie ryzykowne trochę, bo otwieramy po F4, otwieramy sobie trochę króla, mimo że tam pionka mógłbym teoretycznie zdobyć. Ja wolę jednak przycisnąć troszeczkę, a nie tak za bardzo teraz ryzykować. Znaczy ja lubię ryzykować również w szachach, ale w tej partii myślę, że lepiej zagrać troszeczkę solidniej. No właśnie, taki ruch spowoduje, że skoczek będzie musiał uciec i dostanę D4. Sprytnie. Może tak. Właśnie, skoczek. Skoczek jak tutaj wejdzie, to będzie super. Aha, chwila, Krzysztof. Taki ruch jest. Dobra, wszystko działa. Jeżeli tak, to hetman. Jeżeli C5, to jest atakowany skoczek, to bije pionka, hetman bije i potem gram B3 i odbijam. I ten pionek dalej będzie słaby. Dalej będzie pozycja taka technicznie chyba trochę lepsza. Ale może przeciwnik nie zagra tego posunięcia. No właśnie, nie zagrał. Aha, już wiem na co on liczy. On liczy na to. I potem tu. Ma to sens. Ma to bardzo duży sens. Ale B3 muszę zagrać. Tu. Aha, przecież on mi tutaj rąbnie. No dobra, ale to nie jest do końca takie wszystko oczywiste. Gram tak, od razu podważam skoczka, będę atakował od razu D5, więc tak, jak zbiję tutaj, ja zbiję gońcem, on zbije mi tu, ja zbijam tu i tu, pionek podwisa wtedy tutaj, ok. Ma te centrum skubane tutaj? Muszę najpierw tak, niestety muszę tak. Jak zbiję to tak, to w sumie gość wyszedł z lepszą. Te pionki są bardzo takie teraz jakby nieprzyjemne, bym tak to stwierdził. Ok, wjazd tutaj się szykuje, no to wieża C2 koniecznie, żeby tu pilnować. No i jakaś tam wieża tutaj, jak no właśnie, szarpnął pionkami. Wieża D1, pilnuje teraz D4, żeby nie wszedł. No dobra, no cóż, jest jak jest. Teraz trzeba będzie pewnie tutaj zagrać. Może E3. Wow. No, powiem szczerze, że bardzo szybko tym pionkiem poszedł i dobrze zrobił. Dobrze zrobił. Myślę tutaj. No dobra, tak muszę, bo muszę pilnować wszystkiego dookoła. Wieża wjedzie, a ja muszę chyba tu. Chyba E3 jeszcze mi się wydaje, że trzeba zagrać.
Tak, E3 przytrzyma ten punkt i po ewentualnym wybiciu wieża zdąży zagrać tu i zbić tu. A nie będzie D4 i ten pionek nie będzie bronił tego pionka. No, takie jakby, powiedzmy, kłopoty się pojawiły, powiem szczerze. Ale takie mikro może kłopoty, nie wiem. Ale gość gra bardzo szybko. I też mam wrażenie, że ciutkę niedokładnie. To jest tylko takie moje odczucie. Więc to jest plus. Okej, okay, A5. No właśnie, czyli tak troszeczkę jakby bez planu. Czyli tak minimalnie bez planu. No ale to dobra, teraz idziemy tu. Tutaj. I grozi wybicie, grozi tam strzał. Dlatego wybił, dobra. Tutaj naciskamy. Skoczek nie wchodzi do gry, bo tutaj go rąbnę. Tak w zasadzie pachnie remisem trochę. Myślę, że tak, zagram, żeby król miał swobodę. Jeszcze się zastanawiam, jak to zrobić. Aha, tutaj weźmie, ja wezmę tu, tam. Dobra, idę królem. Idę królem, żeby nie było ewentualnego szacha na jedynce. G6, no właśnie, i tutaj wejdzie wieża na A4. No Krzysztof, masz zagwozdkę, bo trochę cię przeciwnik gniecie, ale może taki ruch w ogóle zagrać, że po wybiciu tu wybije. Dobra, gram tak, bo po wybiciu wybije tutaj. I wtedy wieża nie będzie broniła pola A2. Więc powinno być dobrze, ale. No troszkę wyżej pionka podsunę. Pewnie zagra tutaj posunięcie H5. I tak mnie przeciwnik trochę w cugcwangu ustawia, tak patrzę. Chociaż jeszcze mam taką ciekawą alternatywę, pułapkę pod tytułem tu. Aha, tutaj będzie grał. Okej, okay, bardzo mądrze. Pułapka polega na tym, że jak zagram tu, on weźmie pionkę, ja tutaj. On tutaj, to ja tam. Ale on wtedy może też odbić tutaj pionka. Sprytnie tutaj zagrał tym pionem, muszę przyznać. I to nie do końca mi się to niestety podoba. W ogóle mi się to nie podoba. Może w takim razie zagram tak, żeby odejść hetmanem i atakować wieżę. No bo jak inaczej? Tutaj o zwycięstwie w tej pozycji nie mam co myśleć. Póki co. No właśnie, skoczek wszedł ładnie atakować. I nawet tak nie mogę. No to co, tutaj? Z powrotem? No z powrotem. Skoczek wraca. Jak skoczek wróci, to chyba z miłą chęcią będę powtarzał ruchy tej pozycji. A jednak te pionki zrobiły karierę. Znaczy jeden mnie trochę tu przygniótł i bardzo ciężko mi się stąd. Wow, ale ruch. Jak zbije, to on mi tym rąbnie. Tutaj. No dobra, ale muszę tak. Ja nie mam wyjścia. Ten skoczek jest zbyt silny. On dobrze stoi. Gość dobrze stoi. Tak. Liczę na pułapkę. Liczę na to. Co tak szybko, panie kolego? Co tak szybko grasz? Dobra, idę tu. Jeżeli tak, to tam. Co? Czy ja czegoś nie widzę? Co on zrobił? Znaczy, wybić muszę. Nie mówię, że to wygrana. Ale może tak w ogóle zagrać teraz. Jak on wybije, to ja tam. Tu, bo chodzi o to, że tak nie może zagrać. Czekajcie, bo jak zbije tu i tu, tu podejdę, on tu zbije, będzie groził mat. Sprytnie. Nie mogę wybić, muszę tutaj zagrać. Hetman E1. On teraz jak wybije, nie mogę wieżą, bo tu, więc zbiję hetmanem, tu będzie związanie. Może tego nie policzył do końca, a teraz zdążę zagrać tak. I próba wymiany, i próba wzięcia pionka. D4? Tak szybko w ogóle? Coś tu może przeoczył gość, może myślał, że po prostu muszę wybić. Nie wiem, co było w jego w głowie. Jak on sobie tutaj to wykalkulował, ale wydaje mi się... No właśnie, król teraz, ustawienie króla ma kluczowe znaczenie. Czasami właśnie jak sobie gramy w szachy, to odejście króla czasami takie profilaktyczne, czy na G7, czy na H7 może mieć ogromne znaczenie. No i w tym wypadku ma ogromne znaczenie, bo jak król by stał tutaj, to teraz on by zbił wieżę i by wygrał partię bez problemu. Chociaż jeszcze może bym walczył, bo tu wieża C1, ale no w każdym razie miałby już, raczej byłoby pozamiatane po mnie by było już.
ciekawe rzeczy się dzieją w tych szachach czasami. Sam jestem zaskoczony, ale mimo, że przeciwnik zaskakuje w sposób... O kurczę. Dobrze zagrał, dobrze to wymyślił. No ja muszę chyba tak i hetman weźmie tu. No dobrze, no wieża co jeden. Nic nie zrobię. Jak tutaj, to po prostu tu, no nie weźmie przecież wieżą tego pionka. Wrócił! No co chodzi w ogóle? No to tak. Jak on słabo gra, słuchajcie, tą końcówkę. No to jeszcze gorzej zagrał. Poczekajcie, bo ja się tak tutaj jaram, ale to nie do końca może być okej. Okay. No jest pionek więcej. Król tutaj chce wejść. Tu, 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 tu. Muszę chyba tak. Z drugiej strony nie wiem. Tutaj, jak tutaj, to zamknę wszystko. Tu, ale on tu zagra. Bicie, bicie. Trochę walka króli będzie, ale G4 wydaje mi się, że jest tutaj takim posunięciem niepasywnym, a posunięciem, które... No właśnie. Ludzie tędy, ja też idę tu. Jak mi się uda tutaj zagrać, to będę w domu. W ogóle chyba zły plan wybrał na grę według mnie. A, okej. No to teraz muszę policzyć. Bo jak zagram tu, on zagra... może dobry plan wybrał. Król tu, król tu, tu. Wieża tędy nawet może wejść. Ajajaj. To jest źle, słuchajcie. No może tak? Jest źle. A może tak w ogóle? Nie, no bo tu nie zagram. A nie, potem będę mógł. Nie, tak. 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 No nie mam wyjścia, muszę grać. A, to mnie załatwił. Załatwił mnie. To mi się wydawało, że to mam spoko pozycję. Dobrze to wyliczył w końcówce wieżowej. Brakuje mi teraz tempa. Nawet od pionka chętnie oddam, ale nie mogę. Tak, chyba muszę zagrać. No muszę pionkiem uciekać. Odwrócić, spróbować odwrócić jego uwagę. Nie, no to jest przegrana teraz białych. Ale ładnie pograł. A tu muszę mu brawa, takie uczciwe brawa mu tutaj bić, bo... Gość pograł ładnie. Jak on to wygrywa, to nie wiem, no... Jakoś wygrywa może tutaj. To będę uciekał tym pionkiem. On tu i tak nie ma znaczenia, wygrana pozycja czarnych. No właśnie. Tutaj wygrywa ruch. Muszę tak. A jeszcze mnie odgonił sprytnie. A, taki ruch, ok. Dobra. Ładnie mnie załatwił. Może chcę dać mata? Nie chcę. Ładnie mnie załatwił. Spróbuję rewanż, jeżeli się zgodzi. Jestem pod wrażeniem. Jednak moja ocena była zdecydowanie błędna. No dobrze, skoczek F3. Może jakoś tak inaczej trochę. B6 spróbujmy. I E5. Zbić nie może. Teraz tak, bo jak zagra tutaj, to ja bronię dwa razy, więc zagram wtedy H6. O, proszę bardzo. Bardzo mnie kusi taki ruch, dlatego że jak on zbije, a nie zbił, a co ciekawe to jest właśnie, to jest ciekawe, że nie zbił. Bardzo mnie zaskoczył.
On mnie po prostu zaskakuje, ten gość. Dobra, gram tak. Nie wpuszczę skoczka, tu spróbuję. Na razie olać tego pionka. Spróbuję tak i zrobić szybko roszadę. Żeby ten skoczek też nie miał gry. No właśnie tak, on zbije. Ja zagram tak. Zagra tak. Czyli stracę pionka. Kolejnego. Znaczy, no jednego mniej będę miał, bo zawsze tego mogę odbić, ale tutaj rozwój. No, w każdym razie, pozycja jest bardzo kombino... Kolejne zaskoczenie. Niesamowite. No dobra, tak. Bo jeżeli biję, to ja biję tym i tutaj odbijam. Idę na całość. Wygląda to bardzo dziwnie. A goniec może zbić. No i co? Chcę dać szacha pewnie tutaj i wziąć tam. Taktyka, nie? To się Krzysztof nazywa taktyka. Weźmie wieżę. Jakość mniej. Ale mnie porobił. Powiem wam, ale mnie porobił. Za szybko. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że moje kombinowanie teraz nie wyszło. Ale porobiony zostałem totalnie. Mój błąd. Za szybko i za bardzo kombinowałem i grałem dalej za szybko, jeżeli kombinowałem. Ale kombinacja, znaczy kombinowanie w debiucie uważam ok, tylko że za szybko. To już się zaczynam usprawiedliwiać. No pozycja jest przegrana. No, muszę roszadę zrobić, nie mam wyjścia. Król musi być bezpieczny. O, właśnie tutaj gniecie gość. Ostro. No mam nadzieję, że jeszcze raz zagram z nim. No jeszcze raz tak. A to nie ma, nie mam tutaj żadnych perspektyw z powrotem. No pewnie weźmie teraz tu, albo hetmanem zagra. Kompletnie nie mam jak go ugryźć nawet taktycznie. No właśnie. Nie no, trzeba poddać, to kompletnie nie ma co grać. Szkoda czasu. Ojejku, rewanż chciałem. Rewanż albo ktoś inny. No dobra, świetnie, mamy rewanż. Spróbujemy jeszcze raz. Rozwścieczył mnie gość po prostu. Okej, okay, E4. Jak G6, to E4. Niech będzie C3, tak też można. Zobaczymy, czy gość zna teorię. Chyba zna. Dobra, przepcham tego pionka. No i taka królewsko-indyjska trochę powstała. No dobra, masz mnie. W debiucie masz mnie, niestety. W debiucie się nie popisałem. No ale pionka podrzucam do góry. Tutaj królewsko-indyjska z tempami do przodu dla przeciwnika. Nie wiem, no dzisiaj widzicie, jak nie idzie, to seriami, co nie? Poprzedni odcinek był świetny, a w tym odcinku jest źle. Znaczy, to jest jeszcze gramy, oczywiście się wszystko może zdarzyć, ale mówię w takim sensie debiutowym, że już nie jestem zadowolony, bo już tu mam jakieś tempa do tyłu. A gość rozumie mniej więcej pozycję. Zagram skoczek E2. Jeżeli zagra skoczek, zagram B4. No, roszada by się przydała. Okej, okay. Tego gońca oddam. Czyż nie, no mogłem tak. Bez sensu. Widzicie, bo miałem w głowie, że skoczek C5 i wtedy B4, a on zagrał mi inaczej. A nie, no to teraz B4, no to teraz okej. Okay. Dziwnie gra, bo ja na jego miejscu bym tam A5. Ale dobra, no dziwnie gra, ale wygrywa. Ze mną. Okej. Okay.
No to C5, co ja mogę tutaj zrobić więcej? Czy tak dostanę? Prawdopodobnie, tak. Znowu gramy dosyć szybko. No on ma w ogóle pozycję taką, które mi się podobają czarnymi. Ale dostałem lanie w dwóch partiach od niego. No nieźle, nieźle. Nie, no tutaj no co, no muszę bronić. Żadnej filozofii chyba nie ma, nie wiem. Tak spróbuję zagrać. Tu? No dobra, biję. Ja wiem, że otwieram pozycję, ale zagram sobie tutaj. Tutaj i bronię. On tak, to ja tym pionkiem. No i tu. Nie, to są idealne pozycje czarnymi według mnie. Idealne. Tak, może pięknie zagrać sobie. Czarne stoją świetnie. Czarne są świetne. Ja sam nie rozumiem, dlaczego ja tak gram. Może teraz tu? O, bardzo podejrzanie to wygląda. Tak, w ogóle F3 grozi. Muszę to też dostrzegać, bo chyba trzeba tak w ogóle grać. Nie, przepraszam widzowie, ja jestem zrezygnowany po prostu. On tak mnie gość załatwił pozycyjnie, a to bardzo boli. Co innego przegrać taktycznie, coś tam nie zobaczysz. No okej, zdarza się, ale pozycyjnie tak ograć. To boli razy 200, no. To bardzo boli. Przynajmniej mnie. A przecież on tutaj zbija, co ja zrobiłem. I tu wchodzi. Właśnie. No tak, i co? Przegrywam już? Szach? Dlaczego on tak gra? Daje mi szanse jakiekolwiek. Nie, no ale to jest koniec partii. Tu każda figura wchodzi do gry. No macie teraz świetny przykład na to, jak nie grać w szachy. Tak, wiecie, wszystko mnie tutaj powiązało. Wszystko. A, zrezygnowany jestem. Gram tutaj. Kompletnie nie wiem co i jak reagować. Oj, szkoda, bo już 2350 prawie, a to się wszystko oddala. Jestem zajechany. Dobra, poddaję się. Naprawdę nie ma co grać w tej pozycji. A spróbuję jeszcze raz z nim zagrać. Do 3 razy sztuka. Do 4 razy sztuka, powiedzmy, w tym odcinku. No dobra, zgodził się przynajmniej. No to dobra, spróbujemy zagrać normalnie. W sensie tak bardziej swoją pozycję. Tym razem E4. Zobaczymy, czy zareaguje dobrze. Tak długo myślą. Okej. No dobra, niech będzie tak. Wyprowadzamy gońca. I próbujemy swoich sztuczek magicznych. Tutaj od razu podważamy punkt, fajnie. Okej, no dobra, bije. Czuję, że coś przeoczyłem, przepraszam, ale czuję, że coś przeoczyłem, tylko nie wiem jeszcze co. Czy skoczek H2 jest tutaj dobrym ruchem? No oczywiście, że tak. Ja będę musiał tak zagrać, on zbije, nie będę mógł z pionka zbić. Jeszcze gorzej zagrałem. Ja cię kwiszczę. Jeszcze gorzej zagrałem.
Pytanie, czy to zbić skoczkiem, czy wieżą? No dobra, chyba wieżą, bo może wieża tam coś podziała, więc wieżą od razu. Dobrze zagrał. No gość dobrze zagrał. Nie ma co tutaj ukrywać. Dwa pionki za figurę. Ataku w zasadzie brak. Może tak? Dziwny ruch oczywiście, ale C3 nie może, bo tu skoczek tu wchodzi, to tak. Potem tu coś, jakieś tam marsz pionków może. Jejku, wiecie co, ja jestem ślepy po prostu. Nie widzę takich prostych ruchów. No dobra, ale gram tak. Nie no. Muszę tak. W ogóle wieża stoi źle. Skocz. Niesamowite. Aha, bo jeszcze tutaj koniec. A to zaraz to E5 mam. Jeszcze walczymy, ale co to za walka? Nierówna walka. Na własne moje życzenie. Nie no, muszę poddać partię. Nie ma co grać. Strasznie źle pograłem. Przepraszam was bardzo, no ranking poleciał w dół. Zobaczę sobie tą partię tylko szybko z silnikiem. Jak tu trzeba grać, niech ktoś mi powie. Dlaczego tu nie pokazuje? Inaczej. Wejdę sobie na inny. Na inny nick. Zerknę, czy tam się wszystko zgadza. Kurczę, bo aż mi się wierzyć do końca nie chce. Że tak mnie gość tutaj ograł. Zaraz. Okej, partie. No i tutaj. Dobra, zobaczmy w ogóle od pierwszej partii. Z ciekawości tylko sprawdzę, ile przeciwnik miał dokładności. Już jestem, mówię, przewrażliwiony. Trochę. Sprawdzamy, sprawdzamy. No gość miał 80 dokładności. Okej. Dwa wspaniałe ruchy. A to mój wspaniały ruch. Oho, jest się czym chwalić. Nie no, okej. Tutaj w porządku chyba było wszystko. Szybko zerknę. Drugą partię. Dokładność. On grał białymi. 93,8. Ja miałem 83,5. No, ciekawie to wygląda. Zerknę tak szybciutko. Takich kluczowych E5 to słabe, nie? Skoczek H4. No, może się wyuczył. D4. Słaby ruch według kompa. No dobra. Okej. Wróćmy do poprzedniej. Zaraz zobaczę ostatnią. Bo ja z nim w poprzednim odcinku wygrałem. Wygląda, że wszystko w porządku. Po prostu chyba ja słabo pograłem i tyle, no. Będzie ubaw w internetach. No, ale sobie zdaję z tego sprawę. No zobaczcie, ciężko się gra jednak. No, z tym samym zawodnikiem cały czas. No miał wyższą dokładność 87,7. Wszystko wygląda w porządku. Ja pogram tutaj strasznie źle oczywiście. No, okej, dobra. Tu nie będę tego analizował. No zobaczcie, nawet mata w 8 dostaje. Interesuje mnie ostatnia partia, jak to wyglądało. No dobra, co to tam się ładuje?
idzie. Dziewięćdziesiąt cztery i dwa. Zerknę sobie. Skoczek C3 nie wygrają, ale gonie C2 również takie posunięcie, jak widać jest. A, dlaczego nie zagrałem E5 naturalnie? Tego nie wiem. Okej, okay, tak. Hetman to błąd. Gruby błąd. Długa roszada jest w porządku. No okej. Okay. Długa, okej. Okay. Teraz trzeba grać dokładnie. H3. Zagrał dokładnie. Bicie. Skoczek G5, najlepszy ruch. Poszło. Skoczek bije H3. To trudne nie było. Wieża zbiła, goniec D3. Hetman D6. Goniec. No tak, tak, tak. Tu się chyba nic nie dzieje wielkiego. Po prostu ja pograłem katastrofalnie. Skoczek z F na G5. F na G5. No tak. Ja poddałem tutaj, bo kompletnie nie było co grać. Zresztą silnik to potwierdza. No cóż, przegrałem chyba uczciwie 4 partie. No zdarza się i tak. Smutniejszy finał, niestety, tego speedruna. No, mimo wszystko dzięki za uwagę. Tak też się zdarza. Nie ma co tutaj porażek ukrywać. Trzeba wyciągnąć wnioski. Pozdrawiam i do zobaczenia.